Siemano, siemano, kurde, mamy piątek, piąteczek, a ja oczywiście dzisiaj co? Z awarią. Wystrzał. Jestem na skrzyżowaniu w Miechowie. Miałem jakiś kilometr do siódemki i z siódemki to jest 15 minut, może 10 minut drogi do Amplusa. Rozładowałbym, wrócił na bazę, a tak rozwalona opona, zobaczymy co dalej z felgą, czy w ogóle się odkręcą śruby, uszkodzona naczepa, cała tutaj, oprócz tego obrysówki, kable rozerwało. Uwierzcie, był taki wystrzał, tam na tamtym moście był taki wystrzał, że aż iskry raz, że poszły, dym niebieski, opona tam została na drodze, musiałem ją szybko pobiec ściągnąć, bo ktoś by z góry się rozpędził i by przypierdzieli w nią. Na sobie mam jakieś 21 ton owoców, brzoskwini. No i co? Firma już zadzwoniła do klienta. Towar nie dojedzie dzisiaj. Prawdopodobnie będę z tym jechał dopiero wieczorem. Jeżeli szybko, to w miarę ogarnę, bo jak nie dam rady. W sumie ja nie wiem, czy ja będę dawał radę robić to, czy nie zadzwonię po serwis mobilny. Przyjadą, za 3-4 stówki zrobią, wymienią. I szybciej to zrobią niż ja. Zaraz spróbuję zabrać się. Nie wiem, może uda mi się odkręcić śrubę. Jak nie, to dzwonię do chłopaków i załatwiają serwis mobilny, bo nie wiem, czy te koło w ogóle wyjdzie, jak jest tak zardzewiałe. Dobrze, że poduchy nie rozwaliło. Chociaż jak mi wystrzeliło w poprzedniej firmie, to poduszka bardziej była rozwalona. Już była, miała przetarcia w ogóle. A tutaj jeszcze ok jest. Nie wiem, czy tam gdzieś węża nie uszkodziło, ale powietrze trzyma. No i druty. No cóż, życie. Zabieramy się za do roboty. Jak nie dam rady, to serwis mobilny i się nie będę pierdolił z tym. Udało się odkręcić. Powiem wam, naprawdę tu jest fajny patent z odkręcaniem w szmitkach. Nie ma tak jak w tych plandekach, co ja tam robiłem wtedy w koglach. Kogelki były masakra, tak samo Lambert. Jak miałem problem z oponą, to też gumiarz wymieniał, tak się wkurzał, bo trzeba by wyciągać było tyłem, ale jest ściągnięta opona, zabieram się za wymianę, inaczej, zabieram się za odkręcanie śrub. Odkręcamy śruby i działamy dalej. Robię to pierwszy raz. Zaraz wszyscy powiedzą, a pracujesz u dziada. Nie. Wiecie co? Każdy kierowca powinien w życiu spróbować sam wymienić oponę. Dlatego ja, ile się da, to zrobię. Serwis mobilny podobno już jedzie, bo chłopakom zależy na czasie, żeby jeszcze to dzisiaj rozładować. Ja powiedziałem, no ja robię swoje, co mogę. Jak chcecie, to dzwońcie po serwis. Przyjedzie, to mi po prostu dopomoże. Śruby poluzowałem. Poduszki spuściłem. Klin pod koło jest, kamizelka mam, to trochę BHP, bezpieczeństwa na drodze zachowałem. Następnie podłożyłem koło pod ośkę, bo nie chcę podstawiać pod tą podkładę, pod tą podstawę poduszek, no bo kurczę, kiedyś mechanik powiedział mi, żeby nie robić tak, bo wykrzywi się. Dlatego robię pod ośkę, tutaj. Mam nadzieję, że robię dobrze, zobaczymy. Zabieram się dalej za pompowanie. Roboty zrobiłem sam, resztę zabiera się serwis,
a i tak chłopakom mówiłem, że to nie ma sensu, bo i tak A+ nie poczeka. I pojadę do A+, odeślą mnie z kwitkiem i wracam z powrotem na bazę z ładunkiem. Za mną samochód jedzie, tu w tym miejscu zatrzymałem się, naprawiałem i udało się, zrobił Hofmeister. Tylko co się okazało? Że kuźwa na naczepie jest opona do ciągnika, a nie do naczepy. Wstawił mi to, ale kurde, zrzucam... Nie, myślałem, że coś mi stuka, ale nie. Zrzucam tego Amplusa, bo podobno na mnie czekają. I wracam do gościa, od którego naczepę mamy pożyczoną. Bo to jest wynajęta od Maja, ta naczepa. I niech gościu wstawia raz, że zapas, a dwa, niech wstawia nową oponę. I nie wiem, czy nie lepiej, żeby sprawdził też opony, ciśnienie opon, bo w jednej oponie coś mi się wydaje, że jest za nisko, ale to tylko moje przypuszczenie. Słuchajcie, nie piszcie mi, że pracuję u Dziad Transa, bo sam wymieniłem oponę. Słuchajcie, każdy prawdziwy kierowca zawodowy powinien raz w życiu spróbować wymiany koła, żeby zobaczył, jaka ciężka to jest praca. Słuchajcie, już miałem koło zapasowe ściągnięte z kosza, wszystkie śruby miałem poluzowane. Cztery śruby, mi dosłownie cztery śruby mi zostały do odkręcenia koła, bym po prostu ściągał koło, zakładał na nowo i hej. A co się okazało? Opona, którą teraz mi serwis wymienił, bo akurat już gościu przyjechał, bo ja powiedziałem szefowi tak, słuchaj, A+ mi i tak nie rozładuje, więc jeżeli chcecie, zamawiajcie serwis, ja chcę wymienić oponę, ja chcę spróbować chociaż ją raz wymienić. Jeżeli powiem wam, że nie dam rady, no to okej. Okay. A jak chcecie, to zamawiajcie sobie serwis. I tak wiem, że Amplusa nie rozładuje. No ale jak chcecie, to zamawiajcie. No i tyle. No i chłopaki zamówili. Jest godzina 7.00. Mi to się stało przed 5.00. No 2 godziny zajęło. 2 godziny zajęło mi wymiana. Oczywiście przyjechał serwis, to też wymienił. Bo później dałem na szybko mu dane i w piździe pojechałem. Co się okazało? To był oryginalny Bridgestonek. Oryginał. Nie wiem ile lat miał, ale oryginalna opona. No niestety, słuchajcie, czasem zmęczenie materiału dostaje po dupie. Tak się dzieje i później są skutki tego na drodze. Zaraz się wszystko okaże, czy mnie rozładują. Właśnie wjeżdżą na Amplusa. Zobaczymy. A ja mówię, że mnie nie rozładują, że nikt na mnie nie czeka. Ja wiem o tym. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego odbiłem naczepę, prawda? To już wam mówię dlaczego. Wyjeżdżam z Amplusa i wracam do domu. Nie zjeżdżam na bazę, tylko jadę już do siebie do domu i tam auto zostawię. I na 22 mam awizację, żeby to ponownie rozładować. Powiedziałem chłopakom, ja bez naczepą tam nie pojadę, no bo jest, kurde, ona jest przeładowana. Ale już kij z tym. Później zobaczyłem w papierach, jaka to dokładnie waga może być. No i faktycznie jest trochę więcej niż powinno być. Pokażę wam na szybko tą oponę. Na szczęście układ hamulcowy, reszta wszystko było w porządku. 315, a tu 385 jest wąskie, bo to jest od ciągnika siodłowego, a nie od naczepy. Aby tylko jutro dojechać i chłopaki wymieniają. No i teraz jest 20.15, już pod rampą ściągają. Mam jeszcze zabrać jedną paletę grejpfruta i wtedy wracam na bazę. Zakończam dzisiaj ten pechowy dzień. Piątek, kończymy, jest godzina 22.20, ja wyjeżdżam z Amplusa. Piątek, ale nie 13, lecz pechowy dla mnie. Zaczęło się od wystrzału, sami widzieliście wystrzał opony. Następnie dojechałem do Amplusa, no niestety, ale pocowałem klamkę przysłowiową, nie rozładowali mnie. No i teraz na 20 przyjechałem. Udało się, rozładowali i przy okazji, słuchajcie, załadowałem jedną paletę grejpfruta i to był zwrot do nalawcy. A teraz sobie pyrkam powoli, bo mam jedną paletę, ale mam te koło do dupy. Nie będę ryzykował, a poza tym mam zapas, który się nie trzyma niczego. Jest normalnie tylko w koszu załadowany tak, na bok nie pójdzie.
ale wolę sobie jechać powoli, żeby nigdzie tam nie wyskoczył, bo chłopaki na pusie mi nie chcieli załadować to widlakiem na naczepę. Przy okazji jeszcze muszę na stację podjechać, zatankować muszę agregat, bo powiem wam szczerze, 35 stopni było dzisiaj, auto w słońcu, bo nie było nigdzie cienia. Miałem ćwiartkę paliwa w zbiorniku i uwierzcie, że jest zero paliwa. Zero paliwa. Już podjeżdżałem pod rampę, już wyłączyłem agregat, bo nie chciałbym, żeby się zapowietrzył. Ten agregat jest ciężki do odpowietrzenia, dlatego dobrze, że tak jest. Jest w miarę fajnie chłodno w naczepie, więc jak się zatankuje, to załączę agregat. Zjeżdżam z tym na bazę, zrzucam tą jedną paletę i jadę do Sosnowca odstawić tą naczepę do naprawy. Jutro się nikt Gosiu zabiera za to. W takim razie kończymy moją dzisiejszą przygodę. Odpoczywam. W końcu weekend zasłużony. Czas spędzić trzeba trochę z rodziną. W takim razie pozdrawiam was i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!